Witam serdecznie żywi, witam widzów, witam także twórców, witam przedstawiciela klubów filmowego Wojska Górnie, Akademii Nurt oraz klubu filmowego Wodeska w Kędzierzynie Koźlu, pana Jana Bartoszka. Zaraz rozpoczniemy kolejny blok projektu. Przed Państwem są plakaciki i są także wykazy, jakie filmy będziemy oglądali. Zapraszam do tego na projekcję. Dziękuję bardzo. Krzysztof zaraz zaprosi Państwa na otwarcie wystawy, która w holu biblioteki już wisi w czasie, kiedy Państwo oglądali filmy. Krzysztof wywiesił swoje, nie wiem, czy pan najnowsze, najświeżej wydrukowane prace. To jest efekt naszej zeszłorocznej współpracy, która nie zeszłorocznej. Przeciągała się do wiosny jeszcze bardzo długo, dlatego że razem jeździliśmy, odwiedzaliśmy filmowców, amatorów, tych, którzy pracowali na Górnym Śląsku. Ale oddaję już głos Krzysiowi, bo już niecierpliwi, na pewno chcę zobaczyć Państwa miny, kiedy zobaczycie jego zdjęcia. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Tak jak Wojtek mnie przedstawił, nazywam się Krzysztof Paliński i uprawiam fotografię. Staram się jeszcze czasami zrobić, żeby było łatwiej. I tak jak Wojtek mówił, cykl, który dzisiaj zaprezentujemy, to wynik wizyt u pana Józefa Kłyka na jego planie filmowym. Dlaczego zostały te konkretne obrazki wybrane? Konkretnie te obrazki zostały wybrane dlatego, że mamy z nich ogromna energia i ta energia, która pokazuje, kim jest pan Józef Kłyk, którego udało nam się osobiście z Wojtkiem poznać, rozmawiać z nim, zresztą próbujemy robić o nim film. To jest niesamowita postać i mam nadzieję, że na tych zdjęciach widać tą właśnie energię. Przyszedł moment ogłoszenia werdyktu. Wszyscy już zainteresowani są na sali zgromadzeni. Ja bym bardzo, bardzo chciał przywitać naszych gości, którzy specjalnie na tą imprezę przybyli. Odczytamy werdykt od tyłu, od wyróżnień. Wyróżnienie za film Postscriptum dla pana Jana Bartoszka. Czy jest z nami pan Jan? Film starszy. Szanowni Państwo, uczestnicy. Tak. Może kilka słów zasadniczo, dlaczego? Głównie dlatego, że właśnie pomimo tego już sędziwego wieku, dalej świetnie się ogląda, nawet dzisiaj. Gratulacje. Bo duch się jest aktualny. Kolejne wyróżnienie trafia, drodzy Państwo, do Warszawy. Nie sądzę, żeby na nasz
konkurs przyjechała może jest osoba reprezentująca, pani Agnieszka Kolacka za filmy Wyróżnienie wyślemy pocztą, podobnie jak nagrody. Mam jeszcze jedno wyróżnienie, które to jest dosyć fajne wyróżnienie, dlatego że ten film był bardzo fajny. Nam się wszystkim chyba jednogłośnie spodobał. To jest film Katarzyny Damiana Nogów, Fortuna toczyła się książką. Mili Państwo, ja bardzo polecam ten film szczególnie osobom z powiatu Mikołowskiego, bo fantastycznie jest w wieku kilkudziesięciu lat dowiedzieć się o fortunie Wery, która była i szkoda już, że nie ma. Więc mam nadzieję, że odkryjecie Państwo kolejne perełki zapomniane gdzieś w historii, o których warto pamiętać. Pan przeczyta, pan przekazuje dyplom, możesz pan zerknąć. Nagroda specjalna Filmonka Południe dla Rolanda Luki za film Człowiek z zegarkiem. To piękne pudełko. Można potrząsnąć.